Jak będziecie w dobrych stosunkach z Unią Europejską, gdzie Niemcy cały czas nas no, dymają, mówiąc wprost. Tak, no więc pierwsza kadencja, w której byłem tuż po tym, jak byłem wiceministrem integracji europejskiej, w tym pięknym momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, wyglądała trochę inaczej. To znaczy, też patrząc na moich adwersarzy, my bardzo mocno ze sobą współpracowaliśmy w ramach Grupy Polskiej, w ramach różnych frakcji. To się wtedy nazywał Klub Polski. Klub Polski, to nie było tego sporu. Natomiast to jest tylko dzisiaj, mogę powiedzieć, piękne wspomnienie, do którego chyba nam się nie uda wrócić, bo kiedy patrzę czy na pana profesora Karskiego, czy na mojego adwersarza w Krakowie i Kielcach, pana posła Berkowicza, to ja powiem tak, ja uważam, że wy idziecie tam po to, żeby tą Unię rozbijać, a nie żeby na przykład proponować współpracę w ramach polskich interesów. Wy chcecie być reprezentantami interesów, czy współpracować, tak jak premier Morawiecki, który złożył wizytę u premiera Orbana, z ludźmi, którzy są zwolennikami Rosji, którzy wspierają nie nasz interes i bezpieczeństwo, tylko wspierają swoje własne cele, które nic nie mają wspólnego dzisiaj z silną Polską w silnej Unii Europejskiej. Więc panie redaktorze, powiem tak, na tym będzie polegał dzisiaj spór między panami a mną, ale tu oczywiście nie wypowiadam się za innych uczestników tej debaty, że wy idziecie do Unii, żeby tę Unię osłabiać. Ja idę do Unii, zawsze to koryguję. Nie idziemy do Unii, bo my w niej jesteśmy, panie ministrze. Nie, ale mówię, ci panowie idą do Unii. Czy tych dwóch panów, jeżeli ich wybierzecie, pokazywanie idziecie do Unii. Dwa palce jest niegrzeczny. Dwa palce były. więc panowie idziecie, panowie, ale ja musiałem doprecyzować moją wypowiedź, o kogo mi chodzi, żeby nie było, że są jeszcze inni adwersarze, do których się zwracam. Panowie idziecie do Unii Europejskiej, żeby ją rozbijać. Idziecie do Unii Europejskiej, żeby ją osłabiać. A ja uważam, że dzisiaj Unię trzeba wzmacniać. To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego, zbrojnego. Również, o czym pan profesor mówił, zmiany traktatów w kierunku takim, abyśmy nie byli w sytuacji, kiedy Węgry, które są sojusznikiem Rosji, a nie sojusznikiem Polski, blokują decyzję wsparcia finansowego dla Ukrainy, a premier Morawiecki to sygnuje. Premier Morawiecki ściska się z Orbanem, więc odpowiadając na pytanie pana doktora, o co będzie dzisiaj toczyła się bitwa? Bitwa toczy się o tym, jak Unia będzie wyglądała. Czy to będzie Unia tolerancyjna, demokratyczna, silna i mogąca postawić się Rosji i będąca jednym z bardzo silnych filarów NATO, czy to będzie Unia, w której będą szalały różne dziwne myśli polityków prawicowych typu Konfederacja, PiS, czy na przykład Alternative für Deutschland? Już mogę. To są wbrew pozorom bardzo decydujące wybory. Już w tym momencie, tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał o jednym głosowaniu, już ledwo przeszła akceptacja pewnych zmian traktatowych i dlatego Unia Europejska, Parlament Europejski bardzo szybko wprowadza teraz różne rzeczy, bo zdają sobie sprawę, że w związku z narastającym uniosceptycyzmem, z narastającą sympatią do walki o suwerenność i swoje prawa, na przykład zwłaszcza w krajach zachodnich jak Francja, najbliższy Europarlament będzie zupełnie inny. To znaczy bardzo możliwe, że stworzą się grupy, które będą dominować i będą razem współpracować, żeby przywrócić suwerenność swoich państw. Ja na przykład byłem teraz w Paryżu na zaproszenie Zjednoczenia Narodowego Marie Le Pen i tam Zjednoczenie Narodowe z całą pewnością wygra wybory. Bardzo uniosceptyczna partia, znacznie bardziej niż uniosceptyczne partie w Polsce, wygra wybory europejskie, a Marie Le Pen prawdopodobnie będzie prezydentem Francji. Także teraz będzie zupełnie inaczej. I teraz ważne jest, i teraz dlaczego ważne, żeby właśnie uniosceptycy weszli do Parlamentu Europejskiego? Dlatego, że żeby serio coś negocjować i negocjować interes Polski, to nie można niczego wykluczać. Nawet największy uniofil, największy unioentuzjasta nie może mówić, że my nigdy nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, bo to jest tak, jakby ktoś przyszedł na rozmowę o pracę i negocjował wynagrodzenia i pierwsze co powiedział, że nikt inny mi nie da pracy, jak pan mi nie da pracy, to ja umrę pod płotem. No to co to za pozycja negocjacyjna? Pracodawca mu powie, to dam ci obiad, śpisz w biurze i cały czas zapieprzesz na dwa etaty, tak? Żeby móc negocjować twardo nasze interesy, nie można wykluczać żadnej
możliwości. To jest elementarz negocjacji i dlatego jest tak ważne, żeby uniosceptycy dostali się do Parlamentu Europejskiego, bo oni będą mieli siłę negocjacyjną. To, co wy zrobiliście, pan mówi o osłabianiu Unii Europejskiej. To ja panu powiem, bo nas nie było prawie w ogóle, mieliśmy 3 posłów przez 1 kadencję. W 2008 roku Unia Europejska miała 8% większe PKB niż USA, dziś ma 22% mniejsze. Francja jest biedniejsza niż w 2008 roku, Włochy o 9%, Hiszpania o 7%, Niemcy wzrosły o 14%, ale to jest tylko niecały 1% na rok wzrostu gospodarczego, czyli prawie nic. Przez to, że pozwalacie wszyscy tam w Parlamencie Europejskim na wprowadzenie biurokracji, regulacji, likwidacji przemysłu, Zielony Ład i te wszystkie ideologiczne szaleństwa, Unia Europejska staje się skansenem i trzeba wreszcie z tym skończyć, skończyć z tymi szaleństwami i pozwolić Unii Europejskiej się rozwijać. Pierwsza drobna, panie Puszczyszyna, jak pan sugeruje komuś jakieś prorosyjskości, to zwracam uwagę, że to pan parę lat temu ogłosił, że chce wyjechać na powitanie na motocyklu, na przybycie rosyjskich nacjonalistów, nocnych wilków, którzy przejeżdżali przez Polskę na Berlin. Grupa nacjonalistów rosyjskich. A teraz do spraw poważnych. Ale teraz bym nie wyjechał. A teraz sprawy poważne, bo chciałem tylko odbić piłeczkę w pańskich sprawach niepoważnych. Nie? Otóż sprawa poważna jest taka, że i pan, i pani powtarzacie fałszywą propagandę PiS-u, że PiS jest jakiś wielce uniosceptyczny. Rozumiem, że pan jako PiS-owiec ją powiela, ale państwo ją uwiarygadniają. Wystarczy spojrzeć na fakty. Pierwszy fakt jest taki, że za Zielonym Ładem popieraliście Zielony Ład, głosowaliście za Zielonym Ładem, podpisywaliście. Janusz Wojciechowski, wasz komisarz do spraw rolnictwa, mówił nawet, że to jest wasz sukces, bo to jest program PiS-u, który wnieśliście do Unii Europejskiej. Więc teraz idziecie do... waszego komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. Takich ludzi wprowadzacie, takich ludzi utrzymujecie w Unii Europejskiej. I Zielony Ład był wprowadzany za waszych rządów jeszcze niedawno, stąd te wszystkie protesty. To po pierwsze. Po drugie, przypomnę, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała być czymś, co mi się w tych założeniach podoba. Swobodny handel między państwami, swobodne podróże między państwami, wspólnota suwerennych państw. I wtedy wchodziliśmy na zasadach traktatu z Nicei. I wtedy w ramach traktatu z Nicei mieliśmy o jeden głos tylko mniej niż Niemcy i Francja, czyli stanowiliśmy 93% siły takich państw jak Niemcy i Francja. Później nastąpił traktat lizboński. Kto negocjował traktat lizboński? Jarosław Kaczyński. Kto podpisał traktat lizboński? Lech Kaczyński. Wtedy nawet Jan Rokita. Donald Tusk nawet wtedy, jak jeszcze się nie sprzedał w Brukseli, mówił, że on się dziwi, że znaleźli się politycy, którzy, to jest cytat teraz, którzy popierają coś, co nas osłabia w Unii Europejskiej. Jan Rokita wtedy krzyczał, pamiętacie państwo, Nicea albo śmierć. Natomiast wy to wprowadziliście, osłabiając Polskę. Nie macie nic wspólnego z uniosceptycyzmem. Jesteście malowanymi uniosceptykami. Machacie szabelką, a później robicie, co chcecie. Premier Morawiecki mógł. Premier Morawiecki mógł zawetować. Dowiedziałem się, że PiS jest euroentuzjastyczny. Oczywiście, że Unio, bo co innego stosunek do Europy, a co innego do Unii. Premier Morawiecki mógł zawetować jedną swoją decyzją Fit for 55, z którego wynika zakaz samochodów spalinowych, który nadciąga, dyrektywa budynkowa i wszystko inne związane z likwidacją przemysłu. Morawiecki mógł to zawetować i tego nie zrobił. Machacie szabelką, a później zgadzacie się po kolei na wszystko. A dzisiaj, panie pośle, wy stoicie plecami od Unii Europejskiej, obrażacie naszych potencjalnych partnerów. Tak się kształtuje się polityki, poważnej polityki zagranicznej, nie tylko na łamach Unii Europejskiej, ale w ogóle w świecie. Więc
Te wybory są też o tym, czy my będziemy ten główny nurt polityki europejskiej kształtować. I też zmieniła się rzeczywistość, panie pośle. Kiedyś rzeczywiście Unia Europejska to było przede wszystkim kwestia wolnego handlu, przepływu usług i towarów, no, ale dzisiaj mamy też inną sytuację geopolityczną. Przed nami wyzwania, szczególnie w zakresie obronności. Nie, ale kwestia bezpieczeństwa. Ja wiem, że dla pana alternatywnym pomysłem na te wybory jest wystąpienie z Unii, jakby to ma według pana poprawić nasze bezpieczeństwo. Swoje wie, bo pan ale pan też sugerował tę kwestię na samym początku. O bezpieczeństwie. Panie pośle, myślę, że o bezpieczeństwie warto i tak rozmawiać. Bo polskie bezpieczeństwo jest oparte na trzech fundamentach. Oczywiście na naszym członkostwie w NATO, oczywiście też na naszym członkostwie integracji europejskiej i naszych zdolnościach obronnych jako państwa polskiego, które też powiększamy, zwiększyło się PKB na wydatki obronne. A wie pan, ile mamy ustawę o obronie cywilnej i tak dalej. Amunicji artyleryjskiej rocznie, wie pan, myślę, ile proponują. Myślę, że warto to zmieniać. Jeżeli chodzi o obronność w ramach państw będących członkami NATO i wchodzących w skład Unii Europejskiej, należy też dopingować te państwa, żeby z większą część swoich budżetów przeznaczały na obronność, ale też w taki sposób, żeby te zdolności obronne może były wykorzystywalne na naszym potencjalnym teatrze wojny o wschodniej flance NATO. I też o tym są te wybory, żeby o tym rozmawiać. I mnie dziwiła ta reakcja taka alergiczna niektórych polityków z prawej strony sceny politycznej, gdy zapowiedź nastąpiła dotycząca przystąpienia do kształtowania kopuły antyrakietowej, takiej przeciwlotniczej, jeżeli chodzi o projekt europejski. Niektórzy uważali, że to jest zaprzepaszczenie tych projektów Wisła, Narew, które są realizowane obecnie w Polsce, ale to jest dodatkowy projekt i warto w takich projektach brać udział i warto pewne kwestie w zakresie obronności, bo mówię, rzeczywistość się zmieniła, warto o tym pamiętać, współkształtować, współtworzyć w ramach właśnie Unii Europejskiej. Bo tutaj państwo mówili bardzo często o obronności. No, bądźmy poważnie, zwłaszcza pan, który jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, czyli partii rządzącej. W tym momencie Polska produkuje 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Wiecie państwo, ile produkuje Rosja? 3 miliony rocznie. A ile wystrzeliwuje teraz w konflikcie z Ukrainą? 10 tysięcy dziennie. Rocznie państwo produkuje na 3 dni pociski artyleryjskie. Jak nastała wojna, premier Morawiecki powiedział, że w związku z tym ogłasza 5-letni plan na 300 tysięcy przez 5 lat, czyli na miesiąc wojny przez 5 lat. Zajmijcie się tym, bo na przykład teraz w Niemczech budują fabrykę, która będzie produkować 200 tysięcy rocznie takich pocisków i ta fabryka kosztuje 1 miliard złotych. 1 miliard złotych. Wy wydajecie 1 miliard złotych, nieco ponad nawet, na laptopy dla czwartoklasistów. Jeżeli serio traktujecie bezpieczeństwo, to przede wszystkim przekierujcie pieniądze i zacznijcie budować fabryki, bo jeżeli my nie będziemy mogli się bronić, to my nie możemy żadnej polityki zagranicznej sensownej robić, bo jesteśmy śmieszni w tej polityce, bo państwo, które ma siłę militarną, tylko wtedy może się liczyć w stosunkach międzynarodowych. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Jeżeli będziemy łatwym celem, to będziemy łatwym celem i dojdzie do tragedii. Więc zajmijcie się na serio obronnością, a nie twierdźcie, że jak będziecie w dobrych stosunkach z Unią Europejską, gdzie Niemcy cały czas dymają, mówiąc wprost. Jeżeli będziecie liczyć na to, że będziecie grzeczni wobec Niemiec, dobrze, to że jest po dziewiątej, ale grzeczni, nie spokój. Naprawdę. Panie pośle, ja nie wiem, jakie pan ma odczucia. Minuta riposty. Minuta dla pana Pawła Blinka. Natomiast jak mówiłem, jednym z fundamentów, jeżeli chodzi o obronność państwa polskiego, jest nasza zdolność. I oczywiście zgadzam się z krytycznym postrzeganiem polityki w tym zakresie realizowanej przez ostatnie 8 lat, bo no to jest jednak pewnego rodzaju pokłosie. Te zdolności produkcyjne muszą być rozwijane w Polsce, nie tylko jeżeli chodzi o amunicję, ale też sprzęt. Natomiast nasza integracja, nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest jednym z trzech filarów bezpieczeństwa państwa polskiego. Myślę, że warto o tym pamiętać. Konrad Berkowicz, do zobaczenia 9 czerwca przy urnie w Małopolskim i Świętokrzyskim.